przemarszu ulicami Lubina z kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego wzięło udział kilkaset osób. Mieszkańców na miejsce obchodów wprowadziło wojsko z tzw. Czarnej Dywizji z Żagania, która uczestniczy w lubińskich obchodach Święta Niepodległości od wielu lat. Wojsko z narodu się wywodzi, także dla nas każda inicjatywa, która jest dedykowana i zapraszamy, nie jesteśmy na uroczystości, chętnie uczestniczymy. Natomiast Żagań to nieopodal garnizon i współpraca, jaka jest nawiązana między miastem Lubin a 11. Dywizją, jest właśnie fundamentem do tego, abyśmy wspólnie świętowali to wspaniałe święto narodowe niepodległości. Żołnierze oddali salwy honorowe, a uroczystość oświetniły występy młodzieży. W lubińskich obchodach wziął udział również Paweł Kukiz, który przyjechał do Lubina dać koncert podczas pikniku wojskowego na Błoniach. Uroczystość była przepiękna, ja powiem szczerze, miałem zduszone gardło i łzy w oczach, szczególnie kiedy słyszałem dzieciaki, bo dla nich ta cała dzisiejsza, na przykład moja walka o inne państwo, o państwo sprawiedliwe, o państwo dla obywateli. Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego, symbolu polskiej niepodległości, mieszkańcy składali kwiaty. Pierwszy wieniec złożył prezydent Lubina Robert Raczyński. Szczególnie uroczyste, dlatego że nadajemy rangę taką, jaką powinna być. To znaczy Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym tak naprawdę, bo od niego się zaczyna państwo polskie. Państwo, które nie jest niepodległe, nie jest państwem, jest po prostu zajmowane przez okupanta, w związku z czym to jest najważniejsze święto państwowe. W ślad za prezydentem poszedł starosta lubiński Adam Myrda, a następnie kolejni mieszkańcy, którzy chcieli w ten sposób uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nieprawda, że Żylecki wyszły już z mody. Zespół Chorzy świetnie radzi sobie na scenie, wykorzystując doświadczenie teatralne do niecodziennej interakcji z publicznością. To przedstawiciele gatunku rock społeczny. Zagrają w klubie Pod Muzami w sobotę 15 listopada o godzinie 19. Zapraszamy. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.